Wczoraj, 4 kwietnia, minęło 77 lat od dnia, kiedy zlikwidowano w Katyniu przywiezionych 402 oficerów z Kozielska, z obozu, dokonano egzekucji. Wczoraj 77 lat. Określenie zbrodnia katyńska to nie znaczy tylko o samych egzekucjach oficerów polskich w Katyniu. Po prostu jest to jest pojęciem szerszym. Ona obejmuje wszystkie tego typu zbrodnie popełniane w różnych miejscowościach, w różnych obozach na terenie Związku Radzieckiego, ale nie tylko, bo i na dawnych naszych polskich terenach, na Kresach. Na żołnierzach, na jeńcach wojennych, na internowanych. Chciałbym przedstawić taki powiedzmy plan dzisiejszej rozmowy. No najpierw to agresja na Polskę w 1939 roku, następnie selekcja wśród wziętych do niewoli oficerów, stworzenie obozów. Już w listopadzie te obozy były tworzone. Następnie decyzja Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKPB, to jest Komunistyczna Partia, ale to B jest na końcu. Następnie no, te egzekucje, potem odkrycie grobów katyńskich i ogłoszenie na cały świat przez Niemców na początku 1953 roku. Później, kiedy tereny zajął Związek Radziecki, przepędzając Niemców z powrotem, też po swojemu robili, oczywiście z odwrotnym skutkiem. To znaczy, że to nie oni, a Niemcy to zrobili, prawda? No i następnie o ludziach uratowanych cudem w niektórych przypadkach w obozie, o świadku jedynym świadku, który przeżył z wielkim trudem. Udało mu się wyrwać ze Związku Radzieckiego. No i następnie wykaz Kłobuczan, ludzi, którzy pracowali w Kłobucku bądź w Kłobucku się urodzili. No i wykaz również 27 oficerów polskich, którzy polegli pierwszego dnia w bitwie pod Mokrą. To znaczy, przepraszam, nie polegli, tylko walczyli. A potem dostali się do radzieckich obozów i zostali normalnie zamordowani. To taki byłby jak gdyby taki plan dzisiejszego wystąpienia. W trakcie bardzo ciężkich walk obronnych w 1939 roku we wrześniu, kiedy jeszcze broniła się Warszawa, kiedy bronił się Hel, kiedy jeszcze w wielu miejscowościach trwały walki, wieczorem 16 września, późnym wieczorem, polski ambasador w Moskwie, a miał takie kłobuckie nazwisko, Wacław Grzybowski, został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych radzieckich, gdzie wręczono mu tak zwaną notę dyplomatyczną. Ta nota dyplomatyczna była taka skonstruowana, nie wiadomo właściwie jak i po co, ale zawierała ona stwierdzenie, że rząd polski już nie istnieje. A rząd polski istniał, jeszcze nawet był w Polsce, bo dopiero za dzień czy dwa przekroczył granicę z Rumunią i tam został internowany. I dlatego właśnie, że rząd polski już nie istnieje, to rząd radziecki się zdecydował o wkroczeniu własnego wojska, czy własnych sił na tereny polskich Kresów, celem ochrony praw mieszkających tam
braci Ukraińców i braci Białorusinów. Tak wyglądała ta nota dyplomatyczna, którą polski ambasador otrzymał. Już w tym samym czasie, w nocy z 16 na 17 września, przekroczyły granicę najpierw oddziały Straży Granicznej Radzieckiej, które napadły na nasze placówki, a za nimi cała wielka armia licząca około 500 000 żołnierzy z 1000 czołgów, z 1000 samolotów. I w tym samym właśnie momencie został złamany polsko-radziecki pakt o nieagresji. Polska miała zawarty pakt o nieagresji i z Niemcami, i ze Związkiem Radzieckim. Z tym, że Niemcy go wypowiedzieli, wymówił go Hitler w 1939 roku w marcu. Rosjanie jak najbardziej udawali, jak, jeżeli nie przyjaciół, to przynajmniej obojętnych. A mieliśmy ten pakt, w 1932 roku był zawarty, w 1934 potwierdzony na 10 lat do przodu, czyli do 1944 roku mieliśmy teoretycznie pewność, że nam z tamtej strony nic nie grozi. I państwo polskie nie spodziewało się zagrożeń, chociaż wywiad wojskowy coś tam przebąkiwał, że gromadzi się wojsko na granicy radzieckie, że są jakieś takie tam, prawda, objawy, że coś się może dziać. No ale niestety wojna z Niemcami trwała, odbywały się na terenie Polski Środkowej bitwy, a tam granica wynosiła polsko-radziecka 1400 kilometrów od góry do dołu, czyli od północy do samego Dniestru, do Zaleszczyk. Na tej granicy znajdowało się około 12 tysięcy żołnierzy KOPU, czyli Korpusu Obrony, czy Korpus Ochrony Pogranicza. Tak się to nazywało. Dzisiaj to się nazywa chyba WOP. Straż. Już WOP-u nie ma. Straż. Nie ma WOP-u? Straż Graniczna, nie ma WOP-u. A, przepraszam, bo państwo, bo nie przedstawiłem tutaj, bo tu mam dwóch ekspertów. Pana pułkownika Wróbleckiego i pana kapitana Grzybowskiego. To nie twój czasem ten kuzyn był tym ambasadorem. No ale chyba nie. Chyba nie. Proszę państwa, 12 tysięcy żołnierzy tego Korpusu Ochrony Pogranicza broniło granicy o długości 1400 kilometrów. Teraz tak wojskowo mówiąc, 12 tysięcy ludzi to mniej więcej liczyła sobie wtedy polska dywizja, jedna. I ta dywizja jeszcze w dodatku miała przynajmniej pułk artylerii. Miała tam kilka czy kilkanaście, no, dywizjon, jeden albo dwa czołgów. No i ewentualną jakąś pomoc. Dzień dobry. Ewentualnie jakąś pomoc lotniczą. Natomiast ci żołnierze nie mieli nic. Mieli tylko 190 strażnic, w których spali, w których no, funkcjonowali. No i każda strażnica miała kilka czy kilkanaście kilometrów granicy do ochrony i do obrony. Czyli a nasza dywizja, tak uzbrojona, jak mówię, 12 tysięcy ludzi z czołgami, z artylerią, z ewentualną obroną lotnictwa, w 1939 roku regulamin przewidywał obronę na szerokości 30 km. A tam taka, jakby jedna dywizja, ale pozbawiona w ogóle ciężkiej broni, lotnictwa i w ogóle wszystkiego, miała bronić 1400 kilometrów. Oczywiście przeszły wojska radzieckie przez granicę jak nóż przez masło. Rzeka Prypeć, która płynie sobie z zachodu na wschód, z Polski do ówczesnego Związku Radzieckiego,
do Dniepru. W okolicy Pińska przechodzi przez tak zwane bagna poleskie. I ona stanowiła wtedy jak gdyby poprzeczną granicę frontu i powyżej Prypeci armia sowiecka nazwana frontem, ówcześnie frontem białoruskim, bo atakowała właśnie z terytoriów Białorusi. Atakowała na trzech kierunkach. Najbardziej od północy na Wilno, trochę niżej na Grodno, a jeszcze niżej na Brześć. Natomiast na południe od rzeki Prypeć i Poleskich Bagien druga połowa tejże armii, zresztą dowodzona przez bardzo znanego wówczas marszałka Timoszenko, również atakowała w kierunku zachodnim, ale na kierunkach takich jak Łuck, Lwów i trzeci kierunek natarcia był wzdłuż polskiej południowej granicy. Nasza granica była na dole z Rumunią i z Węgrami. To była bardzo ważny atak, ponieważ on odcinał ewentualny odwrót polskiego wojska na Rumunię i na Węgry, co im się zresztą w końcu udało. Tym niemniej ponad 100 tysięcy wojska przeszło na stronę rumuńską czy węgierską i walczyło potem na zachodzie. Na tych terenach między Bugiem właśnie a granicą radziecką znajdowało się około 150 tysięcy polskiego wojska. Ale to było wojsko, które było niezdolne do stawienia jakiegokolwiek oporu. Były to oddziały zapasowe, tam były garnizony, w każdym garnizonie tam jeszcze jakieś spóźnieni, prawda, ci z mobilizacji żołnierze niedozbrojeni, szpitale ewakuowane na wschód, szkoły wojskowe ewakuowane na wschód. W każdym razie nie, no i wiele ludzi, którzy zginęli potem w tych obozach i czy łagrach, już z oddziałów rozbitych, między innymi naszych, z naszej 7 dywizji. Byli tam ludzie z 27 pułku piechoty, 25 pułku piechoty i 74 pułku piechoty z Lublińca. To była nasza 7 dywizja częstochowska. Tam również dostawali się do niewoli. Z tym, że niektórzy zdążyli uciec, wrócili na stronę polską. W każdym razie polskie dowództwo armii wydało rozkaz, naczelne dowództwo, nie stawiać oporu Armii Czerwonej, nie ma to żadnego sensu, będą tylko większe straty. Chyba że byłoby w wyjątkowych wypadkach w sposób na skutek obrony własnego życia, ataku czy coś takiego. I tak też się stało. Mimo to, że niektóre oddziały stawiały opór, że Rosjanie ponieśli pewne klęski, kilka tysięcy zabitych, zaginionych, 150 czołgów, tak tyle, co oni podawali, stracili na tym, ale w zasadzie była to kropla w morzu. Zagarnęli wtedy obszar kraju, na którym znajdowało się około 240 tysięcy w sumie polskich żołnierzy, policjantów, służby celnej i innych, nauczycieli, pracowników administracji itd., itd. Z tych 240 tysięcy wyselekcjonowano około 22-tysięczną grupę. I na podstawie decyzji biura politycznego tego WKPB, bo tam rządziła partia wtedy komunistyczna, 3 października zarządzono utworzenie 7 obozów dla
aresztowanych, czy internowanych, czy pojmanych do niewoli oficerów i żołnierzy. W dwóch z tych obozach, czyli w Kozielsku i w Starobielsku, byli oficerowie z wojska, natomiast w Ostaszkowie, w trzecim obozie, głównie byli policjanci, żandarmeria wojskowa, służby tajne, o ile zdążyli ich gdzieś wyłapać, czyli prawda, wywiad. Razem w sumie w tych obozach było około 13 tysięcy ludzi. O 13-14 tysięcy może. Zarząd tych obozów objęło nie wojsko, jak przewidywały te konwencje wszystkie, konwencja haska czy konwencja genewska. Zresztą, nawiasem mówiąc, Związek Radziecki tych konwencji nigdy nie przyjął, nigdy nie podpisał. To też ich nie przestrzegał, ale gdyby nawet to podpisał, to by ich też nie przestrzegał. Bo to już jest typowe dla bolszewizmu, prawda, postępowanie. Od razu szef NKWD, której szefem Wydziału do Spraw Jeńców został mianowany niejaki major Piotr Saprunienko. On zajmował się już dwa dni po ataku na Polskę, 17 wkroczyli, 19 już NKWD wzięło się do roboty. Przede wszystkim w tych obozach, gdzie zgromadzono oficerów, nastąpiły przesłuchania. Był tam taki kombryk Zarubin. Kombryk to był według NKWD komisarz brygady, jak gdyby, jakiś pułkownik. Z tym, że tu chciałem właśnie zwrócić uwagę na pewną rzecz, że w państwach totalitarnych, w państwach, gdzie rządzą dyktatorzy, oprócz normalnej armii zawsze jest jakaś służba, jakaś armia specjalna, nie podlegająca właściwie sztabowi generalnemu, ale podlegająca ministrowi spraw wewnętrznych danego kraju, a czasem ministrom obrony narodowej, która nie wchodzi w skład normalnej armii. Ale istnieje. Istnieje przede wszystkim dla obrony swojej władzy, dla obrony swojej partii. Dla przykładu powiem, że wtedy, w tych czasach, w Hiszpanii generał Franco miał taką armię, bo przecież on walczył z republiką, z właściwym państwem, które istniało w hiszpańskim. Oni się tam jakoś nazywali, nie pamiętam, żelazne brygady, czy coś w tym rodzaju. Hitler miał przecież SS. I te dywizje SS-owskie również brały udział w wojnach. Ale to były dywizje, powiedziałbym, NSDAP, czyli partyjne. Pamiętamy takie dywizje Gross Deutschland, czyli Wielkie Niemcy, dywizja Waffen Adolf Hitler. Poza tym te dywizje SS również były u sprzymierzeńców niemieckich. SS Galicien to na przykład była SS galicyjskie, czyli ukraińskie, które częściowo potem przekształciły, jeżeli już zlikwidowane zostały, to przekształciły się wprawdzie w UPA i te wszystkie inne historie. I to samo było w Związku Radzieckim, jeżeli chodzi o NKWD. To była polityczna policja podlegająca Ławrentijowi Berii. On decydował o użyciu tych sił, a były to siły wielkie, znaczne, nawet wojskowe. Na przykład pamiętacie, że pod Łokrą w 1939 roku walczył nasz pociąg pancerny Śmiały. On dostał się do niewoli radzieckiej 22 września 1939 roku we Lwowie. No i potem okazuje się, że ten pociąg przemalowany tylko, bo zamiast tam orzełka narysowali mu czerwoną gwiazdę, walczył
w 75. pułku NKWD. On nie był w Armii Czerwonej, on był w NKWD. Nawiasem mówiąc, po tym zdobyli go Niemcy. Krótko, bo po kilku tygodniach i on służył potem w Wehrmachcie, był, jeździł aż pod Stalingrad. Jeśli kiedyś by pani potrzebowała takiej historii, to służę pani, bo napisałem parę artykułów, były drukowane w lwowskim, w takim Związek tych Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich, tak się to nazywało, tak? No, Semper Fidelis, takie pismo było i tam mam wydrukowane te na temat tego historii, tego pociągu pancernego, ale przepraszam, że biegam od tematu. Tak, że proszę Państwa, tenże Kombruk Zarubin jeździł po obozach oficerskich i przeprowadzał rozmowy, przesłuchania jak gdyby. One miały na celu sprawdzić ewentualną lojalność czy przydatność dla Związku Radzieckiego tych oficerów i on wybrał z obozu Starobielska i z obozu Kozielskiego 448 oficerów, których przeniesiono i stworzono dla nich oddzielny obóz. Ten obóz nazywał w miejscowości Pawliszczew Bor, a potem przenieśli go do Gryjazowca. Tych 448 oficerów przeżyło tą zbrodnię. Potem oni po dwóch latach wstąpili do polskiej armii organizowanej właśnie w Związku Radzieckim. Między innymi był tam wśród nich pułkownik Zygmunt Berling i wielu oficerów, którzy potem wstąpili do armii polskiej. Najpierw Andersa, a potem do dywizji tej już później kościuszkowskiej, jako późniejszej, bo Anders ze swoimi dywizjami wyemigrował do Palestyny, do Egiptu i tam na zachód. Nie mieli co jeść. Mieli kilkadziesiąt tysięcy rodzin żołnierzy, bo z całego Związku Radzieckiego zjechały się kobiety i dzieci, których Wojsko Polskie musiało swoimi racjami wyżywić. Także przez Morze Czarne wtedy cała ta tak zwana armia Andersa wycofała się na zachód do Palestyny, Egiptu, potem walczyła na zachodzie. Natomiast szeregowców, których nie wzięto do obozu, nie wsadzono do obozu, bo część z nich to była na początku była wymiana jeńców między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Właśnie takich zwykłych oficerów, między nami nasi też tam, no pan Kopyciak na przykład dostał się do niewoli radzieckiej, ale go odesłali z powrotem. Taki był układ między Niemcami a Związkiem Radzieckim, że żołnierze, którzy pochodzili z zaboga, z tych kresów, które sobie już dawniej Związek Radziecki chciał zachapać, to Niemcy odsyłali tam do nich, jako Ukraińców, czy Białorusinów, czy tam jakichś innych jeszcze. Natomiast nasi żołnierze z naszych okolic Polski Centralnej, niektórzy zostawali normalnie przekazani w stronie niemieckiej, a Niemcy ich potem we wrześniu, jeżeli chodzi o żołnierzy, rozpuścili. Natomiast reszta, która została, zostało dużo, oni potrzebowali dużo ludzi do roboty. Skierowano ich do tak zwanych obozów pracy, do łagrów, gdzie często w nieludzkich jakichś warunkach, niedożywieni, źle ubrani, obdarci, pracowali ciężko albo przy wyrębie drzewa w Tajce, albo przy budowie magistrali kolejowych, czy dróg, czy osuszali bagna Prypeci. Na budowie kolei żelaznej w Republice Komi to zmarło przy budowie około 60 tysięcy jeńców, którzy pracowali tam, prawda, budując tą kolej. Dwaj kłobuczanie. Jeden, może niektórzy, o tego na pewno znałeś, Władysław Zarębski,
a drugi Edward Woźniak, to jest ojciec mojego kolegi z przystajni, jako szeregowcy budowali drogę. Tu nie mam akurat Zaremskiego, bo tam bardzo ładnie po rosyjsku napisane było, tam zaświadczenie takie dostał, że budował drogę zachodnią, zapadnoukraińską numer 1 między Lwowem a Kijowem. I po podpisaniu w sierpniu 1941 roku tak zwanego układu Majski-Sikorski wszystkich tych zwolniono i wstąpili do Armii Polskiej, która się wtedy zaczęła w Związku Radzieckim tworzyć. Tu znalazłem taką z Czerwonego Krzyża, pan Bogusław Woźniak przy stajni. W nawiązaniu do zgłoszenia w sprawie ustalenia losu pańskiego ojca informujemy, że Edward Woźniak urodzony w Kruszynie, pracownik, sierżant, po wzięciu do niewoli sowieckiej przebywał w obozie dla jeńców wojennych i 2 września 1941 roku udał się na stację Topskaja. Zaremski ma identyczne, z tą samą datą, bo też tam pracowali. Zostali zwolnieni do, jak gdyby zwolnieni, że mogli wstąpić do polskiej armii i obaj wstąpili. Tak Woźniak, jak i Zaremski. Z tym, że Zaremski do domu w końcu wrócił, Woźniak zniknął gdzieś po drodze, prawdopodobnie zmarł na dezynterię, bo po wylądowaniu, po wyjeździe ze Związku Radzieckiego, kiedy wylądowali na terenie dzisiejszego Izraela, czyli w tak zwanej Palestynie, tak się rzucili na jedzenie, że około 1000 żołnierzy zachorowało na tak zwaną dezynterię krwotoczną i bardzo wielu z nich zmarło. Jest duży cmentarz właśnie polskich żołnierzy, którzy nie walczyli, bo nie mieli tam z kim, bo to były tereny Wielkiej Brytanii. Ale kilkuset zmarło właśnie na skutek chorób, bo wycieńczone organizmy, jak się potem rzucili na jedzenie, to tak się to dla nich skończyło. Prawdopodobnie tam. Bo kolega szukał grobu ojca, wiedział już, że ze Związku Radzieckiego wyjechał, że dostał się do wojska Andersa. I gdzie się teraz dalej podział, to już wtedy nie wiadomo. Prawdopodobnie zmarł po drodze tam w tym. Szukali, nawet z moją żoną razem jeździli, szukali grobu we Włoszech, w Bolonii, w Alconie i tam, gdzie są polskie cmentarze, Monte Cassino. No niestety tego człowieka nie znaleziono. A tymczasem w obozie, będziemy najwięcej mówić o obozie w Kozielsku, bo najwięcej materiałów stamtąd jest. Istniał, jak mówiłem, od listopada do wczesnej wiosny 1940 roku. On się mieścił w zabudowaniach poklasztornych. Była tam cerkiew, inne tam jakieś tam budynki wystawiono. Było tam około 4500 oficerów. W tym obozie przebywało 4 generałów polskich wziętych do niewoli. Właśnie poddali się, nawet nie walczyli. Nawet mówiło się, żeby byli internowani i zupełnie inaczej powinni się obchodzić z nimi. No ale to już mniejsza. Więc był tam generał Bronisław Bohaterewicz, Henryk Wilkiewicz, Mieczysław Smorawiński i Jerzy Wołkowicki. Był również kontradmirał Ksawery Czernicki, to znaczy to jak gdyby generał odpowiadał generałowi brygady, tylko to był marynarz, z marynarki. Poza tym było około 100 pułkowników, około 300 majorów, kapitanów i rotmistrzów, bo rotmistrz był w piechocie, kapitan był w piechocie, a rotmistrz był w kawalerii. To było jak gdyby najstarszy z młodszych oficerów.
Było ich około 1000. Poruczników, podporuczników 2500 i około 500 osób to byli podchorążowie. Proszę Państwa, tam mieliśmy dużo przed wojną w 1939 roku wszystkie tak zwane poligony i wszystkie garnizony były umieszczone na wschodzie. To był Kowel, to był Łódzk, to był Włodzimierz Wołyński, to było w Kłobucka, dużo ludzi pracowało na terenie dzisiejszej Białorusi. Już zapomniałem, jak się nazywał, na S jakoś tam miejscowość. Pan Langner tam służył na przykład z tym. I tam były szkoły oficerskie i było tam dużo tych chłopaków, to byli podchorążowie, oni niektórzy mieli już pewne stopnie, bo po roku to dawali, kaprala, prawda, nieukończony oficer, no. I w takim stanie dotrwali oni do kwietnia 1940 roku. Z listów, którzy, niektóre to ja też mam ze swojej rodziny, bo mam tam kilku katyniaków i z innych źródeł, różnych pamiętników, prawda, znalezionych przy zamordowanych jeńcach, wynikało, że rygor w tym obozie nie był jakiś bardzo, bardzo ostry i panowała tam pewna swoboda. Na wiosnę 1940 roku nawet poprawiły się nastroje, bo początkowo to ludzie byli przygnębieni, że tak się ta wojna skończyła dla nas. I spodziewali się wszyscy ofensywy sojuszników, że już na froncie zachodnim Anglia, Francja ruszą do przodu, zmiażdżą hitlerowskie Niemcy. A poza tym rozchodziła się wiadomość, że obóz będzie zlikwidowany. No więc przyjmowano to, że gdzieś tam wyjadą w lepsze strony, gdzieś na południe, gdzie cieplej, gdzie lepiej, prawda? I że być może dojdzie do uwolnienia. Ja sobie nawet tak myślę, że być może rozpuszczali to nawet samo NKWD. Żeby czasem nie doszło do jakichś buntów. Oni do końca nie wiedzieli, do samego końca. Zaraz Państwu tutaj podam przykład. W jednym z pamiętników, które znaleziono w katyńskich grobach, oficer Zbigniew Przystasz, tak się nazywał, bo sobie tam napisał, pisze taki króciutki pamiętnik. 15 marca 1940 roku. Redaktor Zawadzki miał pogadankę na temat polityki polskiej przed konfliktem polsko-niemieckim. Odczyta wywołał swoją rewelacyjną treścią niezwykle ożywioną dyskusję. Czyli zajmowano się właśnie taką pracą, robiono zebrania i, czy szkolenia, czy jak to nazwać. Drugi zapis, 28 marca. Byłem na ciekawych poglądach politycznych redaktora Zawadzkiego w sali numer 6. I trzeci zapisek z datą 5 kwietnia. Dzisiaj jest 5 chyba, tak? 5 kwietnia 1940 roku. Słuchałem ciekawego odczytu redaktora Zawadzkiego o utworzeniu Republiki Karelskiej, o mowie Mołotowa, o armii Weiganda i o naszym wyjeździe. Proszę Państwa, już dzień przed tym pierwszy transport został zamordowany w Katyniu. A oni dalej o tym nie wiedzieli. Dalej po prostu nie spodziewali się takiego końca, uważali, że ich prędzej czy później wypuszczą, że wszystko się jakoś lepiej skończy, a specjalnie byli wprowadzani w błąd, że owszem, że będzie likwidacja, że pojedą w lepsze miejsca i tak dalej, żeby nie robić jakichś tam, prawda, buntów czy jakichś innych historii. Czyli do ostatnich dni nie spodziewali się tego końca, jaki ich czekał. Podstawą zbrodni katyńskiej stanowił wniosek ministra spraw wewnętrznych Ławrenti Jaberii
skierowany do Komitetu Centralnego Biura Politycznego WKPP. Macie Państwo do wglądu kserokopię oryginalnego wniosku Bering z podpisami Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana. Tak tutaj na tym akceptują. Ponieważ jeszcze dwóch członków tego KC nie było na tym zebraniu, to drugich dopisali. Towarzysz Kamieniew, da. Towarzysz Kaganowicz, da. Czyli akceptują, czy telefonicznie, czy jakoś. Powiedzcie tam i to rzućcie sobie, ludzie popatrzą. To była decyzja 5 marca 1940 roku o wymordowaniu kilkunastu tysięcy jeńców pochodzenia polskiego znajdującego się w obozach. Co tam ten Beria pisze, bo tam na niektórych to tam chyba trochę jest napisane, ale niektóre to, bo to są dwa różne zdjęcia tego dokumentu. Ale między innymi tak motywuje Beria swój wniosek. W obozach NKWD ZSRR dla jeńców wojennych Armii Polskiej, byłych pracowników policji i organów wywiadu, wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy radzieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju radzieckiego. Każdy z nich oczekuje oswobodzenia, aby uzyskać możliwość aktywnego włączenia się w walkę przeciwko władzy radzieckiej. Oni wcale o tym nie myśleli, oni myśleli o tym, jak stamtąd wyjść i wrócić do domu. Tym niemniej, jak każda propaganda przedstawia, że trzeba wroga zniszczyć. Jak w tym rozkazie to brzmiało, że należy zlikwidować fizycznie tych ludzi. I około 14 tysięcy w różnych obozach, w różnych tych, w ciągu miesiącu kwietnia i pierwszych dni maja zostali fizycznie zlikwidowani. Po takich krótkich, ścisłych, tajnych przygotowaniach w początkach kwietnia rozpoczęli wywozić jeńców z obozu i rozstrzeliwać. Oczywiście nie rozstrzeliwali nigdy na miejscu, a nawet jak rozstrzeliwali w niektórych przypadkach, to chowali gdzie indziej. I tak. Jeńców z Kozielska wożono do stacji, pociągiem do stacji Gniezdowo, stamtąd to było pod Kozielskiem, stamtąd wywozili ich do lasu zwane Kozie Góry i tam w tym lesie po prostu prowadzili egzekucję tych ludzi. Ze Starobielska wywozili i rozstrzeliwali w pijatnich chatkach. Tutaj jak mamy Sebyłę, na pomniku jest napisane, że zginął zamordowany w pijatnich chatkach. A to jest obóz Starobielski. A policjantów rozstrzeliwano w Twerze, to stare takie ruskie miasto, ale chowano ich w Miednoje. Przewozili potem, nie wiem dlaczego, ukrywali przed ludnością, coś takiego. Ale poza tym dokonywano masowych mordów na jeńcach również na terenie Białorusi. To się nazywało ta miejscowość Kuropaty. I na Ukrainie pod Kijowem w Bykowni. Parę tygodni temu pani, tu dzisiaj nie przyszli ci, których chciałem, że jest ja na miarę. Zupełnie przypadkowo w Kłobucku jeden z Kłobuczan nazywał się Józef Sławuta. Jako młody chłopak wstąpił do policji i służył gdzieś na Kresach. Tam się ożenił, tam miał córkę. No i w trakcie tej całej
w tych wszystkich wydarzeń. Zabrano go, zaginął, ślad po nim nie pozostał. Po wojnie ta jego żona z tą córką przyjechały do Kłobuska, zamieszkały na ulicy Mickiewicza. Ta dziewczynka dorosła, wyszła za mąż za niejakiego Malinowskiego. Nazywała się Genia Malinowska. Stąd ich znam, ponieważ mój tata im tam pomagał poszukiwać tego ojca przez Czerwony Krzyż. Oczywiście one już dzisiaj nie żyją. Dzieci ona już wyszła za mąż, dzieci jakichś nie miała. Także to mógłbym ją poinformować. Pani na wycieczce na Ukrainie, w miejscowości Bykownia, jedna z Kłobuczanek odczytała na ścianie wykaz pomordowanych Józef Sławuta, Kłobuck, urodzony w Kłobucku. Nie ma kogo powiadomić, ale już my wiemy. Wywożenie oficerów z tych właśnie obozów na miejsce stracenia zaczynało się, jak mówię teraz, w początku kwietnia, z tym, że nie znamy dokładnych dat, chociaż niektóre są znane, bo są znane listy wywozu tych jeńców, bo imienne. Transporty od 100 do 300 odjeżdżały koleją do stacji Gniezdowo, skąd samochodami przewożono ich na miejsce kaźni. Jak tutaj napisane mam, znalazłem to gdzieś, 4 kwietnia transport liczył 402 oficerów. To był prawdopodobnie pierwszy transport z Kozielska. Nad wykopanym przez koparki sprzęt inny ogromnym dołem agenci NKWD strzałami z pistoletów w tył głowy dokonywali egzekucji całego transportu. Moja kuzynka, której ojciec zginął właśnie w Katyniu, ma naboje. Bardzo ciekawa rzecz, że mimo, że oni mieli swoje nagany i inne, oni używali pistoletów niemieckich Parabellum i amunicji niemieckiej Parabellum. Tak, oglądałem to niedawno, jeden z tych pocisków, który ona sobie tam gdzieś z Katynia przywiozła. Następnie tych zabitych te spychacze zasypywały ziemią i na drugi dzień w tym samym miejscu odbywała się następna egzekucja. W jednym z tych otwartych, właściwie w tym pierwszym grobie, znaleziono 12 warstw takich ludzi zabitych. Oceniono, że jest tam między 2500 a 3000 ludzkich zwłok. Po wypełnieniu grobu zasadzano na nich drzewa i te egzekucje w Kozielska trwały przez cały kwiecień 1940 roku. Ale jak się po tym okazało, nie tylko. Bo niby się wszystko miało kończyć w kwietniu, a ja znalazłem bardzo ciekawą rzecz, o której też Państwu powiem tylko trochę później. Wiosną 1943 roku, kiedy Niemcy zajęli tą część Związku Radzieckiego, tę okolicę Smoleńska, pracowała tam organizacja TOD, tak się ona nazywała, to jest jakiś skrót, organizacją TOD. Ona się zajmowała budowaniem dróg, budowaniem kolei, mostów, ale dla wojska. I zabijaniem też TOD. Proszę? I zabijaniem też. I prowadzili również te roboty w okolicach Smoleńska. Oczywiście pracowali w nich przymusowo Polacy. Kadra inżynieryjna, czy tam czy technicy inni, no byli Niemcami, ale robotnikami byli Polacy. I ci robotnicy polscy pracujący tam dowiedzieli się od miejscowej ludności, że niedaleko w lesie zwanym Kozie Góry byli rozstrzeliwani polscy
oficerowie. Nie wiedzieli, czy oficerowie, czy oficerowie, w każdym razie wiedzieli, że tam są rozstrzeliwani polscy jeńcy. No i kilkunastu z nich kiedyś pobrało łopaty, udało się tam, zaczęli kopać. Oczywiście odkryli tą tragiczną prawdę, że leżą tam tysiące grobów, tysiące ludzi zamordowanych. Powiadomili władze niemieckie, komendanturę niemiecką, no i wtedy się dopiero zaczęło. Niemcy wykorzystywali propagandowo to odkrycie. No oczywiście wiadomo było, że znaleźli wroga, który popełnił takie, takie właśnie rzeczy. I oni przed całym światem tą okropną zbrodnię ujawnili. Zorganizowali zespół do ekshumacji. Tam byli profesorowie niemieccy z Uniwersytetu we Wrocławiu, z Uniwersytetu z Drezna, którzy właśnie przeprowadzali te ekshumacje, te badania, identyfikacje, zabierali znalezione przy zabitych dokumenty, listy, notatki i inne przedmioty, legitymacje. I wyglądało to w ten sposób, że oczywiście wyciągali tych najpierw z wierzchu, czyli tych ostatnio zabitych. Każdemu na lewej ręce zakładano opaskę i nadawano numer. Jeżeli coś przy nim znaleziono, to pisano, prawda, na te opasce identyfikacji, że taki, a taki. Mam tu gdzieś takie. O tym Niemcy oczywiście przed całym światem to rozpowiadali i w trakcie ekshumacji podawali do publicznej wiadomości. W 1953 roku mieszkałem na wsi w Boronie, tam przywoził gazety dwa razy w tygodniu, taki jakiś tam panie Jasiu gazetka. Trzeba było chodzić, bo stał koło kościoła i tata mnie tam posyłał po te gazety, bo wiedzieli, że tych kilku naszej rodziny tam są, bo byli pisali listy do domu zaraz po tym, w 1941 roku. Dopiero w styczniu 1940 roku, dopiero w końcu stycznia zaprzestały do przychodzić od nich listy. Ale już w listopadzie i tak samo ciotka te listy ma. Nie wiem, jak znowu nie zabrałem, bo tu zawsze tak to jest, że jak się gdzieś człowiek wcześniej nie do tego to. I proszę Państwa, mamy tutaj, przeczytam panu, też to pokażę. Numer 2776. Zakrzewski Władysław, kapitan. Znaleziono przy nim legitymację oficerską Ministerstwa Spraw Wojskowych, list, kartę pocztową, prawo jazdy. Przed wojną zamieszkał w Wilno, ulica Wiłkomirska, numer 1. No i tutaj pod numerem 2778 Zatoński Stanisław, wojskowy, pisze. Znaleziono szczątki listu, którego nadawcą jest Zygmunt Zatoński z Wołomina, koło Warszawy, ulica Fabryczna 2 oraz świadectwo szczepienia w Kozielsku. Ja idąc do domu z tą gazetą, nie wiedziałem, co mam zrobić, czy ją przynieść do domu, czy wyrzucić, bo wiedziałem, że będzie rozpacz, no ale przyniosłem. I ci Niemcy, prawda, nie tylko, że zrobili tą całą rzecz z ekshumacją i tymi dokumentami, to przywożyli do Katynia na świadków byli członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża. Był tam między innymi taki też pisarz, Ferdynand, polski pisarz, Ferdynand Gettel. Był w tej komisji, którzy oni tam, prawda, przywieźli, pułkownik USA, John Vliet, który akurat był w niewoli gdzieś się tam niemieckiej. I ta pokazywali to wszystko, przekazywali ludziom, prawda, pokazywali i tak dalej, ale i zdążyli wydobyć 4143 zwłoki.
z których zidentyfikowano właśnie na podstawie znalezionych dokumentów 2815. No i oczywiście prasy niemieckie i inne, zagraniczne również, bo się to wszyscy interesowali, opublikowali te listy ekshumowanych, prawda, oficerów. Te prace Niemcy zakończyli dokładnie w czerwcu 7 czerwca 1943 roku, bo zbliżał się z kolei front, kiedy oni się już wycofywali po klęsce pod Stalingradem. Zbliżał się front rosyjski, czy radziecki, który te tereny opanował w krótkim czasie. Bo już w lipcu 1943 roku. Po zajęciu tych okolic przez Armię Czerwoną, ZSRR powołał teraz swoją komisję. Swoich naukowców, chirurgów. Na czele tej komisji stał chirurg, anatomopatolog, profesor Burdenko. Dlatego ta komisja nazywa się Komisją Burdenki, która dokończyła ekshumację zwłok, bo jeszcze nie wszystkie groby były wtedy otwarte. Jeszcze tam kilkaset zwłok wykopano. No i oczywiście cała ta komisja wydała swój, tak jak mam, tak samo u nas się dzieją różne komisje, którym się wierzy albo nie wierzy, wydała taki komunikat, potwierdziła, że to jest wina niemiecka, są niemieckie pociski tkwią w czaszkach, prawda, zabitych, mowy nie ma i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz proszę Państwa, może zmienię trochę temat, albo nie. Profesor Gerhard Butz, tak się nazywał, tylko nie przez C, tylko TZ, niemieckie nazwisko, ówczesny kierownik Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, uczestniczył w 1943 roku w tych komisjach, które tam badały, prawda, te zwłoki, te ekshumacji. I przywiózł z Katynia kilkanaście czaszek. Przywiózł te czaszki do Wrocławia, tam do swojego zakładu. Z których sześć doczekało się, dochowało się do 1945 roku, do momentu, kiedy Polska objęła Wrocław i Uniwersytet i Akademię Medyczną we Wrocławiu. Tymi czaszkami zaopiekował się profesor Bolesław Popielski. On pochodził ze Lwowa i strasznie był wkurzony na radziecko i inne tego typu osoby. I on się zaopiekował w ten sposób, że je schował, że nie ujawnił w ogóle, że to jest. Powiedział, że w takim razie, gdyby to wyszło na jaw, to od razu by władze polskie czy radzieckie zabrały i zniszczyły. I badania tych czaszek dokonywano jeszcze w listopadzie 2005 roku, czyli ile? 12 lat temu. I okazało się, że jedna z tych czaszek należy do kobiety. Do jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu. Janiny Lewandowskiej. W listopadzie 2005 pochowano ją w grobie rodzinnym w Lusowie koło Poznania. Pozostałe czaszki spoczęły w kościele Ojców Reformatów we Wrocławiu. Przez 50 lat Związek Radziecki pod różnymi rządami wypierał się tej zbrodni. Przyznano się do winy dopiero za Gorbaczowa w 1989 roku. A w 90 roku ujawniono dokumenty, stąd mam między innymi ten radziecki dokument na, jako decyzja o likwidacji tych żołnierzy. Proszę Państwa, ale są rzeczy bardzo ciekawe,
to, co powiedziałem, to na ogół chyba, no, bez szczegółów, ale wszyscy mniej więcej widzieli, co się działo. Ale były takie bardzo ciekawe rzeczy, że wielu ludzi, niektórzy ludzie się, właściwie wielu ludzi się uratowało. Tam panu przeczytałem czterech generałów, którzy byli w Kozielsku. I generał Jerzy Wołkowicki, generał Jerzy Wołkowicki, już w trakcie tego wywozu i likwidacji obozu został zabrany stamtąd i przewieziony do Moskwy. Oczywiście wojnę przeżył. Potem wstąpił do wojska Andersa i przeżył równe 100 lat. Umarł w Anglii, był 83 rok, czyli w 1993 roku. Bardzo ciekawe jest, dlaczego, skąd, co się to stało, że zabrano jednego człowieka i jak gdyby no uratowano go. Więc okazało się, że jako młody chłopak, zresztą Polak jak najbardziej, ale obywatel carskiej Rosji, bośmy wtedy tutaj nasze okolice były przecież pod zaborem rosyjskim, szli do wojska, jak wszyscy inni, skończył szkołę oficerską marynarki wojennej. W 1904 roku otrzymał stopień miczmana. To w marynarce wojennej rosyjskiej to był najniższy stopień oficerski, tak jak dzisiaj u nas podporucznik, przypuśćmy. I od razu, krótko po tej szkole, został przyjęty, rozpoczął służbę na pancerniku. Imperator Nikołaj, taki tam miał, prawda, nazwę ten wielki pancernik. Oczywiście zaraz wynikła w tym czasie wojna rosyjsko-japońska. Jedna z największych, chyba największa w dziejach dotychczas bitwa pod Tsushimą Japończyków z flotą rosyjską, zakończyła się całkowitym rozbiciem floty rosyjskiej. Zaraz na początku na pancerniku, którym dowodził admirał rosyjski Makarow, podobno bardzo zdolny oficer marynarki. Jakaś seria trafiła w tym pancernik i ten biedny Makarow zginął zaraz na początku bitwy. Potem nie miał kto dowodzić, zresztą dowodzono bardzo niemrawo całą tą flotą. Flota była przestarzała, te wszystkie pancerniki inne były o wiele wolniejsze i gorzej uzbrojone, no i fatalnie dowodzone. Także klęska pod Tsushimą zakończyła właściwie całą, rozbiła całą flotę rosyjską. I wtedy właśnie jeden z młodych oficerów sprzeciwił się kapitulacji, bo po prostu ci dowódcy okrętów chcieli skapitulować tą resztą już czasem roztrzepaną, czasem taką. I na naradzie oficerów z dowódcą, który właśnie miał tego imperatora Nikołaja poddać, powiedział tak: walczyć do końca, a potem wysadzić okręt w powietrze i się ratować. Nie wiem, jak się to skończyła ta sprawa, ale za tą wypowiedź i za to bohaterstwo jego został odznaczony jednym z największych rosyjskich orderów, orderem świętego Jerzego. I oczywiście stał się bohaterem narodowym Rosji. Tę rzecz opisał jakiś znany później rosyjski pisarz w książce Tsushima. Także cała Rosja znała, że był taki Jerzy Wołkowicki, młody oficer, który właśnie zachował się bardzo bohatersko. Dostał się do niewoli japońskiej, ale był widocznie chłopak dość sprytny, bo kilka razy usiłował uciec z tej niewoli. Inni siedzieli, a on uciekał. Za co został skazany przez Japończyków dodatkowo na 2 lata więzienia.
za próby ucieczki. Ale w każdym razie cała Rosja ówczesna znała tą historię, opisywana w gazetach, opisywana w książkach. Jeżeli teraz na liście znalazł się Jerzy Wołkowicki, ktoś tam w tym NKWD zaczął kombinować, czy to nie jest czasem ten sam, bo to mu się pasowały lata i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że tak, że to jest ten sam. W związku z tym wyciągnęli go z tego transportu, który miał być rozwalony razem z tymi innymi tamtych generałów rozstrzelano. No i on po rewolucji październikowej wyjechał potem do Francji i tam wstąpił do armii polskiej we Francji generała Hallera i w 1918 roku z tą armią Hallera wrócił do Polski. Tutaj skończył szkoły, te nasze polskie szkoły oficerskie i został generałem. Prawda? Już nie pamiętam w tej chwili, kim on tam dowodził, ale w każdym razie 28 września zawzięli go do niewoli i osadzili w tym w obozie w Kozielsku. Dodatkowo jeszcze wyczytałem gdzieś tam, że w tym obozie był znany z tego, że część swojej racji żywnościowej oddawał młodszym oficerom. W trakcie właśnie likwidacji obozu został przewieziony do tego obozu Pawliszcze w Bor, a później Gryazowiec, gdzie siedzieliło tych 400 kilkudziesięciu oficerów już wtedy wyłowionych przez tego Zarubina i w innym obozie, który nie był przeznaczony do likwidacji. Tu wiadomo, że pewne zadecydowały pewne względy, jakbyś ambicjonalne, honorowe, że to bohater Rosji i tak dalej. Nie będziemy go tam zabijali, to gdzieś tam w jakimś dole, damy go tam gdzieś indziej, zobaczymy, co potem będzie i tak dalej, i tak dalej. To wiadomo, ale jeszcze drugi generał nazywał się Czesław Jarnuszkiewicz. No, w młodości był w organizacji bojowej PPS, potem służył w Legionach. W latach już 20. w odrodzonej Polsce dochodził 66. pułkiem piechoty, a następnie już do wojny był dowódcą okręgu wojskowego DOK 9 w Brześciu. Oprócz tych swoich tam działalności wojskowej, w okresie międzywojennym był opiekunem tak zwanych Kaukasczyków. Co to było? Kto to był? Po rewolucji październikowej wielu oficerów z armii rosyjskiej dawnej uciekło ze Związku Radzieckiego. Między innymi zwłaszcza sporo Gruzinów i Czeczenów, dlatego że Gruzja do 1922 roku była państwem, po prostu odzyskała niepodległość jak gdyby na te dwa czy trzy lata, ile tam, prawda. Jak ich wtedy w 1922 roku znowu Związek Radziecki zajął, no to część tych oficerów uciekła, przyjechała do Polski. I jako nie obywatele danego kraju zostali zatrudnieni w wojsku polskim na tak zwanych kontraktach. I tak się nazywa. A nazwani Kaukaszczycy, bo to są z tych państw na Kaukazie leżących. Gruzja, Czeczenia, Azerbejdżan i te inne rzeczy. I on był takim w okresie tym międzywojennym, był takim opiekunem tych Kaukaszczyków, którzy po rewolucji właśnie opuścili ZSRR. No i być może taki ten fakt miał jakiś związek z tym, że tego generała również, tylko że nie z Kozielska, ale ze Starobielska, również przewieziono go do więzienia w Moskwie, co mu zresztą uratowało życie. To było dwóch generałów, którymi się zastanawiano przez wiele lat, dlaczego akurat oni zostali zwolnieni. Oprócz nich urodzony w 1918 roku w
Sanoku Zdzisław Peszkowski był zawołanym harcerzem. Miał 10 lat, jak złożył przyrzeczenie harcerskie, prawda, jak potem był instruktorem harcerskim, pod harcmistrzem. Dostał się do szkoły podchorążych kawalerii w Grudziądzu i we wrześniu, w czasie wojny, dowodził plutonem 20 pułku ułanów imienia króla Jana III Sobieskiego. Czyli nawet chyba nie był jeszcze oficerem, tylko jeszcze był prawdopodobnie podchorążym, któremu dano, prawda, oddział do dowodzenia. On w niewoli radzieckiej był osadzony w Kozielsku. I ostatni transport z Kozielska, który wychodził, ni stąd, ni zowąd, to było 12 maja, dlatego mówiłem, że w niektórych książkach się mówi, że w kwietniu się skończyło, to ostatni transport 232 oficerów z Kozielska, zamiast na stację Gniezdową, pociąg zawiózł na jakąś stację Babino i z tej stacji Babino przewieźli ich czy przez pomyłkę, czy nie wiadomo dlaczego, przewieźli ich do obozu Pawliszczew Bor, tam gdzie siedzieli już ci oficerowie przed tym wybrani. W tym transporcie był również bardzo znana osobistość, wielki malarz Czapski. To tu wiele artykułów. Ten żył chyba żyli, niektórzy żyli bardzo długo. Ten drugi, generał Jarmuszkiewicz, urodził się w 1880, a umarł w 1980. Czyli obaj ci generałowie mieli darowane życie od 40 roku do... Ile tam mieli wtedy lat, po 40, po 50 lat darowane życie. Natomiast Peszkowski zupełnie przypadkowo dostał się właśnie, teraz nie dojechał do Katynia, pojechał tam czy jakimś rozkazem, czy czymś. Ten ostatni transport nie został zamordowany, został wysadzony na stacji Babino i przewieziony do obozu w Pawliszczew Bor. No, on potem z armii Andersa, wstąpił do armii Andersa, raz z nią wyszedł na zachód i po wojnie skończył jeszcze tam jakieś szkoły oficerskie na zachodzie, jako rotmistrz dowodził szwadronem pierwszym pułku ułanów krechowieckich. Ale kariera wojskowa była żadna, bo wojny już nie było, polskie armie zostały rozwiązane. Więc podjął studia w Oksfordzie, a potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych i skończył seminarium duchowne. I występował wielokrotnie. Po pierwsze, jest kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego, jest kapelanem rodzin katyńskich. Nie wiem, kto tu z Państwa, nie ma już takich starych członków z tego, ale byśmy kiedyś gościli księdza Peszkowskiego. Tu w tym budynku, tylko w tamtej innej sali. Bo on w 1989 roku wrócił do Polski. I tu w Polsce już pozostał. On tak jeździł po kraju, przeprowadzał takie wspomnienia, takie pogadanki i tak dalej, i tak dalej. I między innymi zawadził tu o Częstochowę, przyjechał do Kłobucka i na zebraniu naszym Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka gościliśmy księdza Peszkowskiego. On umarł w 2007 roku. Czyli jak dobrze mówię, to żył też prawie 90 lat. W 18 się urodził. No 89, no. Prawie w moim wieku. No co mu się śmiejesz, no? Żartuję oczywiście. Jeszcze była jedna osoba, bardzo ciekawa. I też nie wiadomo co, z tym, że ta osoba to miała bardzo wiele szczęścia i też trudno jest sobie wyobrazić dlaczego. Nazywał się Stanisław Swianiewicz.
On jeszcze do tego czasu gdzieś tu występuje, jeszcze o nim coś słyszę, ale nie wiem, czy jeszcze żył, ale możliwe. On się urodził i uczył i rozpoczął, skończył szkołę średnią i zaczął studia w Rosji. Ale po roku 1917, po tej rewolucji październikowej, wszyscy wiali, gdzie mogli, a z reguły do Polski. I w Polsce skończył studia i specjalizował się, bo był potem wybitnym uczonym, specjalistą od analiz gospodarki sowieckiej. Taką sobie wybrał specjalność. Był członkiem Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej. Jego przywieziono z Kozielska do stacji Gniezdowo. Wyładowano wszystkich, a jego zostawiono w wagonie, jego samego, jedynego. No, korzystając z tego, że siedzi sam, ale zamknięty, nikt go nie obserwuje, wydłubał, czy znalazł jakąś dziurę w boku wagonu i zobaczył taki obraz, że tych jego kolegów z tego wagonu wpychali NKWD-ści do samochodu, taki jakiś autobusu jakby, ale zamalowanym wapnem szybami. Także ci, którzy byli w środku, nic nie mogli widzieć. Zatrzasnęli za nimi drzwi i autobus ruszył. I to jest jeden, jedyny świadek, który był już na stacji Gniezdowo i widział na własne oczy, jak się to odbywa. Po tym oczywiście dalej nie widział nic. Ale zeznawał po tym przed to Międzynarodowym Trybunałem, właśnie w tej sprawie opowiadał to wszystko, prawda, jako dowód, że to wszystko działo się tam i robione przez Niemców. Ale co się stało? Jego też dali do tego obozu, gdzieś tam siedział w tym obozie, czyli w więzieniu. I wtedy, jak nastąpiło kiedy to się to działo, tam już po tej rozmowie mańskiej, prawda, to nie rozmowie, tylko to była już taka umowa o zwolnieniu wszystkich jeńców wojennych, jego zwolnili. Jego zwolnili, on się udał tam na ten punkt, jakiś tam zbiorczy Wojska Polskiego, ale się zorientowali, że to przecież jest ten, co tam, co uciekł z tego, z Katynia, ze stacji. I złapali go i zabrali go z powrotem. I wsadzili go znów do jakiegoś obozu. Ale wtedy Polska jeszcze nie wiedziała o tym, bo, że ta zbrodnia była dokonana przez Niemców. Znaczy byli informowani, prawda, nie, że nie przez Rosjan. Nie wiedzieli, że to było przed odkryciem grobów. W związku z tym ambasador Polski w Związku Radzieckim, ambasador Kot, interweniował, nie chcieli go słuchać, więc on za Londyn, gdzieś zainteresował tą sprawą. No i tam już Anglicy zaczęli dochodzić, że prosili go o zwrot. I oni, Ruscy, go wypuścili do Anglii. On potem, ten Swianiewicz, był znanym, prawda, znanym uczonym w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze do niedawna gdzieś o nim słyszałem, ale wątpię, żeby on żył, bo też miał już chyba ze 100 lat. Teraz, proszę Państwa, już kończymy, bo na pewno już trochę przeciągnąłem. Ostatnie słowa, już więcej nie będę gadał. Chodzi o tą jedyną kobietę, która była zamordowana w Katyniu. Była to córka generała Józefa Dowbora Muślińskiego. To był znany przed wojną generał. Najpierw... Poznań. Proszę? Poznaniu. Tak. On najpierw był szefem tak zwanego pierwszego korpusu rosyjskiego. Po tej rewolucji październikowej wszystko się rozleciało, on pozbierał kilka tysięcy polskich żołnierzy, przeprowadził w 1918 roku do Polski.
Natomiast w roku 18-19 był organizatorem, współorganizatorem i dowódcą powstania wielkopolskiego, jedynego powstania, które się Polsce udało przez wszystkie wieki. Miał córkę Janinę, urodzoną w 1908 roku, która była bardzo zdolną, bystrą, inteligentną kobietą. Przede wszystkim ukończyła wyższą szkołę pilotażu samolotów i szybowców. Była członkiem aeroklubu, była pierwszą kobietą na świecie, która wykonała skok spadochronowy z wysokości 5 kilometrów. Ona pracowała na lotnisku pod Poznaniem w Ławicy. I czy to było zbombardowane, czy w każdym razie chyba tak, przez Niemców. I ten tak zwany rzut kołowy, samoloty się wycofały dalej, ale trzeba było te wszystkie inne rzeczy zabierać samochodami, wieźli go je aż gdzieś pod Łuck. I tam w jakichś niewiadomych okolicznościach, bo są różne wersje, raz byłem, że ją Niemcy zestrzeli w samolocie, raz, że ubrała się w mundur porucznika, bo jej się sukienka gdzieś po drodze potargała. Jak ją aresztowali, wsadzili ją do obozu właśnie w Kozielsku razem z tymi oficerami. Ale znowu ostatnio dowiedziałem, cały czas byłem przekonany, że ona, że oni nie wiedzieli, że to jest kobieta i traktowali ją jak tego. Ale dowiedziałem się niedawno, gdzieś to wyczytałem, że o niej, że jednak niektórzy jeńcy wiedzieli, że nawet była karana przez tych strażników obozowych, bo wypiekała te hostie do, był tam jeszcze, byli tam i księża, więc udzielali tam komunii, spowiedzi i tak dalej. 42 kapelanów. No. I w takim razie ona nawet była karana przez to, ale mimo wszystko kwietnia została raz z innymi, 20 kwietnia została z innymi kolegami z obozu zamordowana. Tak się właśnie złożyło, że ten niemiecki profesor, który zebrał te czaszki, zabrał jej czaszkę również, co odkryto dopiero niedawno przy jakichś dokładnych badaniach. Proszę Państwa, już nie będziemy chyba się dłużej męczyli. Jeżeli będziecie sobie życzyć, bo tu już nie mam ważnych rzeczy, ale mam nazwiska Kłobuczan. Może tak tylko przeczytam, żebyście wiedzieli, co? Dobrze. I wszystkich żołnierzy Wojskowej Brygady Kawalerii i policjantów. Tego jest dość sporo. Ale to tylko o Kłobucku parę słów. Gdzie one są w Kłobucku? Był, ale nie, zginął. W domu zostały. Nie został, nie, bo ja tu mam jeszcze... Ja ci, Stasiu, mogę dać taki jeden, jakbyś chciał. Co? A taki komplet tego. Daj. No. Bo się tym zajmuję. I tu przeczytam. Tu oni są pospinane. No bo zrobiłem parę, tak właśnie, bo to jeszcze mam parę osób, sobie zamówiło to. No. Więc tak, jeżeli chodzi o Kłobuck, to są ludzie albo urodzeni w Kłobucku, albo pracujący, czy mieszkający w Kłobucku. Po kolei Tadeusz Brzozowski, inżynier chemik, to był syn doktora Brzozowskiego, tego największego kłobuckiego, jak dotychczas, człowieka, najbardziej zasłużonego. Zginął w Katyniu. Zygmunt Fryga, pochodzący tutaj z Kłobucka, Zakrzewa, matka z Gładyszów, ojciec z Zakrzewa, nauczyciel. Uczestnik 20 roku, razem z, jeden z tych pięciu harcerzy kłobuckich, którzy brali udział w wojnie bolszewickiej, na ochotnika.
Dalej Jan Hausbrand, to jest inżynier leśnik, on był ostatnim nadleśniczym przed wojną w Kłobucku, a poza tym przed tym jeszcze zajmował się był jak gdyby budowniczym największego kłobuckiego zakładu pracy, czyli destylarni Żywicy w Zagórzu. Na to se była Władysław, no to wszyscy znają, poeta, malarz, krytyk literacki tu tego budynku. Dalej mam jeszcze, teraz tutaj wynalazł pan Sękiewicz, Wilk Władysław, urodzony w Kłobucku, w Zagórzu, nauczyciel w Lindowie, był nauczycielem, został powołany do wojska i tam zamordowany w Katyniu. No i piąty to jest Walenty Ziental, on jest urodzony w Łobody, nie? Był nauczycielem muzyki, również brał udział w powstaniach śląskich. Także tą piątkę mamy, możemy nazwać Kłobuczanami. Natomiast policjanci, w posterunku Kłobucka czterech było i czterech zginęło. Bartusiewicz, Franciszek, Derewienko, Jan, Grabiński, Zenon i Leon Hrabia. No i Józef Sławuta, o którym przedtem mówiłem, urodzony w Kłobucku. Z Kamyka mamy Napieraja Stanisława, Skrzypczaka Tomasza, Ściebura Stanisław syn Piotra, Ściebura Stanisław syn Wincentego. No i mam tu jeszcze nauczy tych z posterunku z przystajni, Krzepicach, Starokrzepicach i tak dalej, ale to już was mniej. No i jest 27 oficerów wołyńskiej brygady kawalerii, głównie zamordowanych w Starobielsku. Dwóch czy trzech w Katyniu, reszta wszystko w Starobielsku, czyli w Piatichatkach. Dziękuję państwu. Macie jakieś pytania albo co? Podziwiamy. Ja tu mam. Dziękuję. Dlaczego się tym zająłem? W najbliższej mojej rodzinie, jeden to mój wujek, mąż siostry mojego taty, drugi cioteczny brat mojej mamy. Ten nazywał się Zawadzki, o którym czytałem, że wygłaszał te odczyty. On był dziennikarzem, wydawcą dziennika poznańskiego. Też był w 20 roku rozbrajał Niemców w Łodzi, w Ochotniku, że zgłosił do wojska. W 20 roku Ochotnik 2001 Pułku Ochotniczego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on właśnie jeszcze tym się charakteryzuje, że nie tylko, że jest cioteczny brat, czyli mój cioteczny wujek, ale również jego syn ożenił się z moją siostrą. Także jest moim szwagrem z jednego dnia. Ma już 88 lat, ale żyje, spotykamy się na tym. I mam tutaj jego, bo też go prosiłem, żeby mi napisał takie wspomnienia o ojcu, ale nie będę wam czytał. Tylko skończę tym. Dwie rzeczy przeczytam wam. Taki zbieg okoliczności. W filmie Andrzeja Wajdy, Katyń, jest scena, nie wiem, czy ktoś oglądał ten film? Jest scena wyczytywania nazwisk jeńców do transportu i dość wyraźnie słychać. Stanisław Ludwikowicz Zawadzki. To syn usłyszał w kinie. A druga końcówka jego na marginesie, bo on jeszcze walczył w powstaniu warszawskim od pierwszego do ostatniego dnia jako 15-letni chłopak, to napisał takie zdanie. Na tym kończy się moja informacja. Na marginesie muszę dodać, że żniwo wojny nie ominęło także innych członków mojej rodziny. Matka zginęła w 1943 roku w obozie niemieckim Auschwitz-Birkenau. Dwaj bracia ojca, Jurek i Kazik,
1940 i 1941 roku zginęli w Mauthausen-Gusen. Zaś trzeci brat ojca, Leszek, spędził całą wojnę w niewoli w różnych obozach o flankach niemieckich. A sam, także po udziale w powstaniu warszawskim, spędziłem 7 miesięcy jako jeniec wojenny w Stalagu. Dziękuję. Państwu.